Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam gulasz z ciecierzycy, czyli danie wegetariańskie. Firmy Podliszki. Jako, że ja to kupiłem w promocji, więc miałem tylko trochę dłużej niż pół roku daty przydatności, no ale normalnie jak się kupuje, to raczej jest taka typowo dwuletnia. Mamy tutaj wagę 500 gramów. Producent proponuje nam, że to są dwie porcje, co wątpię. Jedna taka porcja to marne 164 kilokalorie. Nie wiem, czy ci producenci to piszą takie rzeczy dla żartu, czy rzeczywiście to jest jakaś porcja dla dziecka, czy coś w tym rodzaju. No ale niestety tak jest to podane. Oczywiście dodając do tego na przykład kaszę, ewentualnie ryż, można by się pokusić zrobić z tego dwie porcje. Jako, że ja dodatków nie będę dodawał, więc dla mnie będzie to jedna porcja taka większa. No a i tak kalorycznie to jeszcze nie będzie aż tak dużo. Producentem oczywiście jest firma Podliszki. Jak tu może można zauważyć, jest to takie dosyć lejące, prawie jak zupa, ale może jednak zupą to nie będzie, tylko danie. Tak to się prezentuje przed podgrzaniem. Dzisiaj jest spory wiatr. Mam nadzieję, że uda mi się za pierwszym razem to podpalić. No niestety. Musi akurat wiać wtedy, kiedy ja podpalam. No ale za drugim razem poszło. No i podgrzewamy, ale nie gotujemy. Teoretycznie, ostatecznie można byłoby to zjeść na zimno, ale kto by chciał zimą jeść takie coś na zimno? Chyba jakiś desperat. W składzie mamy wodę na pierwszym miejscu, dlatego to takie wygląda na jakby zupę. Ciecierzyca 22%, warzywa ponad 20%, takie jak marchewka, papryka czerwona, cebula, pietruszka, seler, pieczarki, koncentrat pomidorowy, skrobia kukurydziana modyfikowana, kiełki fasoli mung, olej rzepakowy, sól, cukier, czosnek, mieszanka przyprawowo-smakowa, sól, cukier, ponownie, marchew, cebula, ekstrakt drożdżowy, natka pietruszki, barwnik, zioła, aromat naturalny, przyprawy. No już były przyprawy, kolejne przyprawy. No ale jak widać, nie ma żadnych konserwantów. No jest tam wzmacniacz smaku w postaci tego ekstraktu drożdżowego. No ale nie jest tak źle. Nie mogliby tak inne dania robić bez konserwantów, jak czasami widać można zrobić. No i czekamy na efekty podgrzewania. Jak wiadomo, czasami przemieszać trzeba, więc mieszam. Tak to się teraz prezentuje po podgrzaniu.
raczej się nie zmieniło. Ten sosik mamy dosyć sporo rzadki. Te poprzednie dania z tej samej firmy, tam był gęściejszy ten sos, zdecydowanie. Zwłaszcza w tym ostatnim, meksykański. No ale może nie będzie w smaku takie złe. No ten smak pomidorowy bardzo słabo wyczuwalny. No tutaj się w tym daniu jednak, jeśli chodzi o sos, nie popisali. Zbyt dużo wody tutaj i zbyt mało koncentratu pomidorowego tu jest dodane. Ciecierzyca zamiast mięsa. Bardzo fajna, mięciuszka. Papryka, pieczarki, marchewka. Wszystko takie mięciutkie. Nie ma takich elementów chrupiących. Kiełek fasoli. To takie w azjatyckich daniach czasami można spotkać. Bardzo fajne. Danie może nie jest takim mdłe, ale pomimo, że jest tutaj sporo ziół, przypraw, no to jednak wymaga zdecydowanie doprawienia. Prawdopodobnie ze względu na ten kiepskawy sos. Trzeba dodać tutaj raczej sporo pieprzu. Ewentualnie chili, jeśli chcemy mieć to na pikantnie. No teraz smak się zdecydowanie wyraźniejszy zrobił. No ale nadal niestety przez ten sos to danie takie troszeczkę jest średnio dobre. Oczywiście dodając tutaj kaszę lub ryż, to by się wszystko zagęściło, by to było zdecydowanie może lepsze w smaku. Nie byłoby na pewno takie wodniste. Same warzywa jak najbardziej w porządku. Można było się tu pokusić, na przykład, jeśli ktoś nie jest wege, dodać trochę mięsa, kaszę lub ryż. No i wtedy z tego na pewno by wyszły dwie całkiem fajne porcje. Takie zagęszczone. No a jedna porcja to wychodzi taka bardzo blado. No ale zjeść jak najbardziej się da. Nie ma konserwantów, chociaż mało jest kalorii. Ale czasami o te kalorie nie są ważne. Zwłaszcza w chłodny dzień najlepiej zjeść coś na ciepło. Więc dzisiaj taki dzień jest, więc jem ciepłe danie i jest w porządku. A jak komuś kalorycznie to jest mało, to zawsze coś innego może sobie dojeść. No pod względem smakowym powiedziałbym średnio, ze względu właśnie na ten sos. Jakby sos by był bardziej gęstszy, zdecydowanie lepsze by było to danie. No ale oczywiście cała reszta, za wyjątkiem tego sosu, jak najbardziej jest w porządku smakowo. I takie coś jak najbardziej odpowiada. Więc ja średnio polecam to danie, ale oczywiście jeśli ktoś chce sobie samemu spróbować, to jak najbardziej polecam. Z dodatkami mogłoby być to lepsze niż w takiej formie, gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jakiej dokładnie cenie. Wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film.
No i do następnego filmu.